Otóż w poprzedniej części mojego seminarium zaczęliśmy mówić o łamaniu symetrii kombinowanej przestrzenno-ładunkowej, tak zwanej symetrii CP. Po takim wprowadzeniu teoretycznym dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, jak te rzeczy się mierzy, co na ten temat mówi eksperyment. Otóż obecnie jest wykonywany w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w CERN-ie pod Genewą duży, już długo zresztą trwający eksperyment dotyczący właśnie pomiarów tejże symetrii, o której mówię. Jest to przedsięwzięcie, w skład którego wchodzi mnóstwo laboratoriów z całej Europy, a także ostatnio amerykańskich, w tym również grupa z Warszawy, z Instytutu Problemów Jądrowych imienia Sołtana. Ostatnio doszliśmy wreszcie do wyników końcowych. Zanim je pokażę, to omówię samą metodę. Aby ten pomiar był możliwy, musimy mieć oba rodzaje neutralnych mezonów K, tak zwane długo- i krótkożyciowe, oraz mierzyć ich oba rodzaje rozpadów. Czyli każdy z nich może się rozpadać zarówno na mezony pi naładowane, jak i neutralne. I oba te kanały rozpadu zmierzyć musimy. A więc potrzebne nam są dwie wiązki. Wiązka KL i wiązka KS. Jak takie wiązki są tworzone? Spójrzmy na ten rysunek. Mamy punkt, który obrazuje tak zwaną tarczę produkcyjną, na której rodzą się właśnie neutralne mezony. W tę tarczę uderza wiązka protonów z akceleratora i w wyniku tych oddziaływań powstają właśnie neutralne mezony K0 obu rodzajów. Od tego miejsca dzieli odległość około 120 metrów, która jest już na tyle duża, że nawet dla tak szybkich obiektów one praktycznie z prędkością światła się poruszają. Z uwagi na to, że mezony te KS krótkożyciowe żyją właśnie kilkadziesiąt razy krócej niż KL, więc one praktycznie przelatując ten odcinek zdążą już powymierać, czyli porozpadać się i już ich nie ma. W związku z tym to, co znajduje się tutaj, to są właściwie czyste KL. Potrzebujemy także tych drugich jednakże. W związku z czym część tej wiązki, ale jeszcze protonów, prowadzimy dalej poprzez taki układ magnesów prowadzących i pozwalamy im uderzać w tarczę produkcyjną drugą, która jest już znacznie bliżej detektora, tak zwana tarcza KS. Tutaj znowu rodzą się oba rodzaje tych mezonów K, ale ponieważ teraz krótkożyciowe rozpadają się znacznie, znacznie częściej w tym początkowym odcinku niż długożyciowe, więc to, co rozpada się tutaj z tej drugiej wiązki, to są głównie rozpady KS. I właśnie, pozwalamy im się rozpadać i produkty tego rozpadu biegną gdzieś dalej. Od tego miejsca zaczyna się układ detekcyjny, który za chwilę Państwu pokażę. Tutaj widzimy schemat detektora tego właśnie eksperymentu opatrzonego nazwą, właściwie numerem NA48. Jakoś nie starczyło fantazji uczonym, żeby wymyśleć zgrabniejszą nazwę, więc wiązka biegnie z tej strony. I to, co widzimy tutaj, to jest po pierwsze cała ta duża część tutaj, to jest spektrometr magnetyczny służący do pomiaru właśnie rozpadów na piony naładowane. On się składa z magnesu odchylającego i z czterech komór dryfowych i właściwie ten układ wraz jeszcze z pewnymi licznikami wyzwalającymi układ odczytu właściwie wystarcza całkowicie do pomiaru rozpadów na piony naładowane. Jeśli chodzi o ten drugi kanał, czy te kanały rozpadu na piony neutralne, to do ich, no, tych produktów rozpadu nie można już mierzyć w spektrometrze magnetycznym, prawda? On jest nieczuły na cząstki nienaładowane, w związku z czym tutaj znajduje się drugi przyrząd, już poświęcony pomiarowi właśnie neutralnych pionów. Jest to tak zwany kalorymetr elektromagnetyczny, wypełniony ciekłym kryptonem. Chciałbym się na chwilkę zatrzymać przy tym urządzeniu, bo to jest urządzenie wyjątkowo udane, wyjątkowo piękne, można powiedzieć, duże osiągnięcie technologiczne zresztą. Jaka tu jest zasada pomiaru? No, cząstki neutralne
takie jak piony, natychmiast prawie po swoim wyprodukowaniu rozpadają się na elektromagnetyczne kwanty gamma, które biegnąc w jakimś ośrodku, na przykład w ciekłym kryptonie, właśnie inicjują kaskady elektromagnetyczne, no i te już mogą być rejestrowane, mogą być odczytywane. Tutaj właśnie Państwo widzicie ten kalorymetr ciekłokryptonowy, on jest otwarty, prawda? Tutaj stoi technik, naprawdę w czasie pracy te dwie połówki są zsunięte. Jest to duży zbiornik wypełniony ciekłym kryptonem, który jest właśnie tym ośrodkiem radiacyjnym. Podzielony on jest na bardzo wiele dość drobnych segmentów, właściwie taka macierz 128 na 128 komórek, można powiedzieć w przekroju poprzecznym. Każda z nich jest odczytywana oddzielnie, odczytywana jest bardzo szybko i taka segmentacja detektora umożliwia rzeczywiście precyzyjny pomiar. Tu jeszcze może na minutę dosłownie warto się zatrzymać nad logicznym schematem odczytu danych. Wspomnieć warto, że cały ten eksperyment jest jednym w tej chwili ciągle chyba najobficiej dane produkującym przedsięwzięciem. Tam ilość informacji, którą trzeba odczytać i przetworzyć, jest rzeczywiście ogromna. W związku z czym te rozwiązania elektroniczne były dość trudne, zwłaszcza, że parę lat temu jeszcze nie było żadnych właściwie wzorców. Więc to, co tutaj widzimy na tym rysunku, to jest jakiś zgrubny schemat tego, jak to jest robione. Więc cały układ detekcyjny jest podzielony na moduły. Każda z tych części jest odczytywana i obrabiana przez oddzielny procesor albo zespół procesorów, tak jak to jest tutaj zaznaczone. Następnie te części zdarzenia fizycznego są przez już dość mocny, duży zespół procesorów pracujący w czasie rzeczywistym łączony logicznie w jedno zdarzenie fizyczne i przesyłany szybkim łączem do ośrodka komputerowego, gdzie jest magazynowany do już spokojniejszej analizy, bo tam, gdzie szybkość nie jest tak bardzo wymagana. Natomiast całość tego układu zbierania danych jest zawiadywana przez specjalny taki układ zwany układem wyzwalającym, który jest niczym innym jak, powiedzmy, elektroniczną realizacją logiki działania tego urządzenia. I cóż, pomiary trwające już 7 lat przyniosły wreszcie wynik. Wynik końcowy jest taki mianowicie. Istnieje efekt łamania CP wprost. Otóż wynikiem pracy tego dużego zespołu ponad 150 osób przez ostatnie 7 lat, jak również wcześniej przy budowie detektora, jest ta oto liczba, którą tutaj pokazuję. Ten mały parametr epsilon prim, który mierzy nam efekt łamania kombinowanej symetrii CP wprost, okazał się różny od zera, to znaczy, że ten mechanizm jest realnym mechanizmem fizycznym. Jest to, jak Państwo widzicie, liczba bardzo mała, dlatego że ten stosunek jest rzędu 1 promila, natomiast samo epsilon jest również liczbą rzędu 1 promila, więc epsilon prim jest liczbą rzędu 10 do minus 6, chociaż tak małą, jednak zmierzoną dokładnie, na tyle, żeby wiedzieć, że ona jest na pewno różna od zera. A więc nauczyliśmy się, że mechanizm łamania tej symetrii jest dwojaki. Nie jest to tylko mieszanie, nie jest to tylko mutowanie mezonów K1 w K2, ale również bezpośrednie rozpady do stanów o przeciwnej parzystości. Jest to zjawisko ciekawe samo w sobie. Poza tym ma spore znaczenie dla ciągle budowanej, uzupełnianej teorii oddziaływań elektrosłabych. I wreszcie jest jeszcze jedna konsekwencja wynikająca z pewnych ogólnych twierdzeń, mianowicie jeżeli ta właśnie symetria CP nie jest dokładną, ścisłą symetrią przyrody, to również i symetria względem odwrócenia kierunku czasu nie może być ścisłą symetrią przyrody, ponieważ można przy bardzo ogólnych założeniach pokazać, że kombinacja tych trzech CP i T na pewno jest dokładna. W związku z tym z pomiaru łamania CP pośrednio wnioskujemy o łamaniu również T.